Akcje charytatywne organizowano już w różnych miejscach, w klubach muzycznych, domach kultury, centrach handlowych, a także na ulicach miasta. Tego rodzaju akcję tym razem przeprowadzono w jednej ze zduńskowolskich aptek. Jej właściciele postanowili pomóc małemu Marcelowi. Marcel jest chorym dzieckiem z problemami ruchowymi, jest dzieckiem autystycznym, także próbujemy jak najbardziej ulżyć mu w tym. Rodzice oczywiście mu jak najbardziej pomagają w tym, no ale wiemy, że ta rehabilitacja jest kosztowna na ruchowe, na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka tak naprawdę te pieniądze pójdą. Rodzice Marcela mają dostać 1% dziennego utargu w tej aptece. Można już orientacyjnie powiedzieć, jaka to będzie suma? Nie wiemy, ale mamy nadzieję, że będzie to dość duża kwota i że na pewno spowoduje to, że Marcelowi życie stanie się chociaż troszeczkę lżejsze. Personel apteki przyznaje, że mieszkańcy miasta wykazywali spore zainteresowanie tą charytatywną akcją. Wśród klientów znaleźli się także chętni wpłacić większą sumę dla chorego chłopca bezpośrednio na bankowe konto. Właściciele apteki Galmet zamierzają organizować takie akcje cyklicznie, co kwartał lub może nawet co miesiąc. Cel bez wątpienia szczytny, bo przecież dzieci, którym warto pomóc, jest wokół nas bardzo wiele. A ich rodzicom, w tym przypadku rodzicom Marcela, z pewnością przyda się każda złotówka.